Czyli po prostu. Gdzie mamy te trzymać? No, żeby było widać, tak wiesz, przed tym na chwilę. Mhm. Czy możemy? Okej. Okay. Dzień dobry Państwu. Oprócz kontrowersyjnej ustawy o Sądzie Najwyższym, dzisiaj Sejm przegłosował waloryzację rent rolniczych. Chcieliśmy odbrązowić i odkłamać wszystkie kłamstwa PiS-u, bo jest to ustawa, która jest ustawą typowo wyborczą. PiS pierwsze wprowadził kozę, teraz ją wyprowadza. Pierwsze zabrał coś rolnikom, teraz im daje i mówi, że powinni być wdzięczni. I zaraz przedstawimy Państwu dane, które mówią o tym, że waloryzacja rent rolniczych to wielkie oszustwo PiS-u. W 2017 roku, po zmianie ustawy o emeryturach, rolniczki i rolnicy mają wydłużony okres pracy, ponieważ przed 17 rokiem, proszę Państwa, rolniczki w Polsce przechodziły na emeryturę w wieku 55 lat, a rolnicy 60. Przez 5 lat PiS nic z tym nie zrobił i okradał rolników. W samym 2017 roku z budżetu KRUS-u 500 milionów oddano do budżetu, ponieważ rolnicy nie mogli przejść na wcześniejsze emerytury. Tylko w 2017 roku było to 0,5 miliarda. Przypuszczamy według naszych obliczeń, że PiS zarobił na tym, że wydłużył okres emerytalny, jakieś 4 miliardy, a koszt waloryzacji to 2 miliardy. Po prostu zarobił na rolnikach. Rolnicy mogli przechodzić wcześniej na emerytury, a przechodzą później. Wszystkie zarobione pieniądze poszły do budżetu, a dziś chwalą się, że rozdają rolnikom 2 miliardy. To oni winni są ustawą Lex Szydło z 2017 roku, że różnica między waloryzacją była tak duża. W tej sytuacji, kiedy koszty produkcji rolniczej się zwiększają, zwiększają i inflacja się zwiększa, dochodowość w rolnictwie spada. Szanowni Państwo, jakie są fakty w zakresie emerytur rolniczych? Mianowicie w roku 2015 przyznano 62 510 emerytur rolniczych. Natomiast w roku 2021 było to 16 255, 4 razy mniej. Natomiast zwracamy uwagę, że w 2017 roku 4000 rolników nie mogło przejść na wcześniejszą emeryturę z uwagi na to, że zmieniono przepisy w ten sposób, że przestał obowiązywać preferencyjny system emerytalny dla rolników. Jak powiedziała pani przewodnicząca Dorota Niedziela, rolniczki i rolnicy muszą pracować o 5 lat dłużej. To oznacza, że wiek emerytalny, który rzekomo został skrócony z 67 do 65 lat, ale dla rolniczek i rolników został wydłużony o 5 lat. To jest ten paradoks. I ostatnia uwaga. Chcę też powiedzieć, że w roku 2017 4000 rolników nie skorzystało z prawa do wcześniejszej emerytury. Do budżetu państwa minister rolnictwa zwrócił 500 milionów złotych. Taka jest prawda o emeryturach rolniczych. Dziękuję. Szanowni Państwo, PiS okradł rolników, okłamał, a teraz jeszcze ma czelność manipulować. To nikt inny jak rząd Beaty Szydło razem z PiS-em zmienili mechanizm waloryzacji dla emerytów rolników na bardzo niekorzystny dla nich. To PiS zniósł powiązanie podstawowej emerytury z KRUS od najniższej emerytury z powszechnego systemu, czyli z ZUS-u, i spowodowało to, że rolnicy z roku, emeryci rolnicy z roku na rok tracili coraz więcej pieniędzy. Rolnicy, a rozbieżność pomiędzy emeryturą najniższą z ZUS-u a podstawową z KRUS-u w 2017 roku wynosiła 113,56 zł, natomiast w 2022 roku była już 253,86 zł. Wzrosła ta różnica dwukrotnie. Szanowni Państwo, to jest manipulacja dzisiaj, że PiS mówi, że coś daje rolnikom. On po prostu im oddaje to, co im zabrał. Dziękuję. Szanowni Państwo, tego smutnego obrazu sytuacji
rolniczek i rolników, którzy są na emeryturach rolniczych, dopełnia generalnie cała sytuacja w ogóle emerytów, którzy są tymi emerytami, którzy pobierają najniższe świadczenia w całym systemie powszechnym. Ten, szanowni państwo, ten wykres mówi jasno, że PiS doprowadził do tego, że liczba emerytów, którzy pobierają głodowe emerytury, za ich rządów czterokrotnie wzrosła. Jeszcze w 2015 roku emerytów, którzy pobierali świadczenia niższe niż najniższa emerytura, było 76 tysięcy. Owszem, to też dużo, ale dzisiaj w 2022 liczba emerytów, którzy pobierają emerytury głodowe, szanowni państwo, 352 tysiące. I dzisiaj pani minister Maląg ma czelność, że polskim emerytom żyje się lepiej. Pani minister, co pani zrobiła dla tych ludzi, albo do czego pani doprowadziła, do czego państwo jako PiS doprowadziliście, że dzisiaj liczba emerytów, którzy mają głodowe emerytury, tak drastycznie rośnie. To jest obraz traktowania przez PiS polskich emerytów, rolniczek, rolników i również tych, którzy są w systemie powszechnym. To jest prawdziwy obraz oparty na prawdziwych danych, danych ZUS-u, danych GUS-u, na które się lubi PiS powoływać, więc warto również do tych danych sięgnąć. Bardzo dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Dziękujemy.